Witam wszystkich serdecznie w imieniu Pana Jezusa. Jestem Panu Bogu wdzięczny za to, że dzisiaj na samym końcu zwiastuję Słowo Boże. To jest ta śmietana właśnie, którą dzisiaj mogłem słuchać. Jestem Bogu wdzięczny za te świadectwa, które słyszałem, ale też przede wszystkim za Słowo. Tutaj brat jest z Kutna, tak jak powiedział. Moja pierwsza ewangelizacja przed 32 laty była właśnie w Kutnie. I cieszę się, że mogłem to miasteczko poznać. Chciałbym dzisiaj jak Maria usiąść u stóp Pana Jezusa. Dlatego, że dzisiaj ciągle na nowo była podkreślana osoba naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jest to ważne, abyśmy się nie zachowywali często jak Marta się zachowywała. Jakie miała poznanie, że wpierw to trzeba porobić, trzeba posprzątać, przygotować, napiec ciasta. I to jest tak, jak robimy często jakąś imprezę w domu, ja jej na przykład już nie robię, to ten, który miał urodziny, ten, który właściwie powinien był siedzieć na pierwszym miejscu i być obsługiwany, to był urobiony tam w kuchni. Kiedy goście się rozeszli, mówi to właściwie, kto był i o czym rozmawiali. I tak to często wygląda, że w zgromadzeniach Bożych dzieci Pan Jezus jest gdzieś na boku. Ja się z tego dzisiaj cieszę ogromnie, że dzisiaj właśnie było to podkreślane, że On jest w centrum, że On jest na pierwszym miejscu. Nie, że powinien, On jest. I to trzeba podkreślać. On jest. Druga taka sprawa. Zobaczcie, kiedy Pan Jezus mówi do wybranych swoich o małowierni. I chciałoby się również dzisiaj przytoczyć to słowo o małowierni. Czy my czasem nie zachowujemy się jak Tomasz? Zobaczcie, ja nie czytam, że ten, który siedział pod tą świątynią, gdzie go tam sadzano i czekał na jakiś datek, a tak na marginesie, jakbyśmy tak poszli pod Kaufland w Cieszynie i nie dali im tego srebra i ni złota, a dali im Chrystusa, to chcę wam powiedzieć, że lusterka macie pourywane. Taka jest prawda. Dzisiaj nie chcą Chrystusa. Dzisiaj ludzie twierdzą, że żyją w swojej religii i to im wystarcza. Dzisiaj wielu ludzi wokół nas, z którymi rozmawiamy, są obrażeni na Pana Boga, bo nie robi tak, jak oni by tego chcieli. Więc do czego dochodzimy? Że Pan Jezus ma być na nasze posyłki. Że On ma nam służyć. I to jest złe myślenie. To my mamy Mu służyć. To my potrzebujemy wiary. To nie ten, który tam siedział i oczekiwał, że coś dostanie od Piotra i Jana. Zobaczcie, ja nie widzę, żeby i nie czytam w Słowie Bożym ewangelicznym, że Łazarz miał wiarę. Ja nie widzę, żeby ten młodzieniec z Nain miał wiarę. To ci, którzy przychodzili ze Słowem, mieli wiarę. A jak mają się wydarzać rzeczy, kiedy przychodzimy na zgromadzenie, a już po drodze narzekamy? I tak się nic nie wydarzy, a nie wiadomo, kto będzie. Zobaczcie, jaki jest człowiek. Jeżeli my widzimy człowieka, który nie chodzi, lepiej uzdrowić takiego, co ma migrenę, bo może po czasie mu przejdzie. Jak weźmie jakąś tabletkę. Ale co zrobić ten, który jest ślepy? My potrzebujemy wiary. Ja czytam sobie Bożym, że Pan Jezus oczekuje od nas wiary i mówi o małowierni. Chcecie góry przenosić? A z zwykłym katarem nie potraficie sobie dać rady? Zobaczcie, co powoduje w nas, że jest nasze życie chrześcijańskie zainfekowane. Nasze życie chrześcijańskie jest zainfekowane tym światem. Pożądliwością oczu, pożądliwością ciała i pychą życia. To wszystko jest w człowiekowi. Tutaj bracia wspomnieli o cudownej Bożej łasce. Jakże my często zapominamy o tym, że to z łaski. Że niczym na to nie zasłużyliśmy. Ja zakosztowałem tego życia od podszewki. Wszystko, co było możliwe.
Nie byłem na żadnym odwyku. Ale padłem na kolana przed Bogiem i powiedziałem: Boże, tak dalej być nie może. W imieniu Jezusa Chrystusa wyrzekam się starego swojego życia. 30, prawie 3 lata, jestem wolnym człowiekiem. I mogę służyć wśród tych, którzy mają problem. I to nie chodzi tylko o psychiatryk, bo często tam bywałem. Często rozmawiałem z ludźmi, ostatnio z takim z Wisły właśnie, z człowiekiem, z którym rozmawiałem, mówię: ty tu przecież nie musisz być. Możesz być wolny. A on mówi: nie, ja tu muszę być, bo inaczej renty nie dostanę. Zobaczcie, mówmy sobie prawdę. Czytamy takie słowo w psalmie 27. O jedno prosiłem Pana. O to zabiegam. Czy to, że prosimy Boga, tak jak było czytane dzisiaj z Ewangelii Jana, jeśli prosimy Pana o coś, czy zabiegamy o to? Czy jest nasza dążność taka stuprocentowa? Jak chcemy zmienić auto, to robimy wszystko. Zostawiamy rodzinę i wyjeżdżamy na zachód, żeby zarobić trochę euroków, trochę obcej waluty, żeby ją wymienić i kupić sobie auto lepsze. A tu czytam: o jedno prosiłem Pana, o to zabiegam, abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego. Czy to nie powinno być celem naszej pielgrzymki? Przecież Pan Bóg nie zagwarantował nam długiego życia. Nie powiedział: Staszek, ty doczekasz starości, ty masz jeszcze wiele czasu. Nie. Ciągle słyszę: głupcze. Jeszcze tej nocy zażądam duszy twojej. A co, będzie z tym coś nagromadził? Przyjdą inni i powiedzą: i tak za mało zostawił. A ty zmarnowałeś żywot wieczny. Zobaczcie, czy jest to staranie w moim i w naszym sercu, aby całym sercem służyć Bogu każdego jednego dnia? Czy jest staranie o to, aby przymnożył mi wiary? Jezu, przymnoż mi wiary. Nie wyznania. Wiary. Aby kiedy przychodzą doświadczenia, abym nie narzekał, abym nie psioszył na rząd, na moich sąsiadów, na moją rodzinę, a do żony to ty winna temu jesteś. Zobaczcie, jacy jesteśmy. Chcielibyśmy odsłonić dzisiaj swoje wnętrze. Ja słyszę dzisiaj głos, który mówi: wróć do pierwszej miłości. Wróć do pierwszej miłości. Bracia i siostry, przyjaciele drodzy, kiedy nawróciliśmy się z łaski Bożej, to wydawało nam się, że ten świat leży pod naszymi stopami. Chcieliśmy wszystkim mówić o Chrystusie. Składaliśmy świadectwa, jak cudownie Pan Bóg działał i działa w moim życiu. Czy działa? Pozwolę sobie przeczytać trzecią zwrotkę jednej z pieśni, którą śpiewaliśmy. Bliżej, o bliżej. Porzucić chcę wszystko, co jeszcze do świata mnie rwie, co mi odrywa łaski Twej dar, świeckie rozkosze i złudny ich czar. Moi drodzy, czy Jan o tym nie mówi w swoim pierwszym liście? Spójrzmy na to. Pożądliwość oczu, pożądliwość ciała i pycha życia, to powoduje, że nasze życie jest czasem tak dobite, że jesteśmy przed Panem i nie mamy mu nic do powiedzenia. A przecież brat tutaj przeczytał z listu do Filipian: radujcie się w Panu. Powtarzam, radujcie się. Niech nasza radość będzie znana wszystkim ludziom. A jak oni patrzą na nas, to mówię: ja z takim chrześcijaństwem nie chcę mieć nic wspólnego. Jak on chodzi, a głowę ma przy ziemi. A gdzie są moje wyciągnięte ręce do Boga? Kiedy Pan Jezus błogosławił, to nie trzymał głowy pomiędzy nogami.
Ale wyciągnął swoje ręce do góry, wziął te dwie ryby i tych parę bochenków chleba i nakarmił 5000 mężczyzn. A gdzie były kobiety? A gdzie były dzieci? Czy nas dzisiaj na to stać? Kiedy ktoś przyjdzie do naszego domu, to nawet nie jesteśmy w stanie go poczęstować, bo mówimy, bo nam braknie. Zobaczcie, gdzie jest nasza wiara? Gdzie jest nasza wiara? Przeczytam takie słowo, które jest bardzo ważnym słowem z listu Pawłowego do Rzymian. Jeśli Chrystus nie będzie w nas, to jakże możemy chodzić w Chrystusie? Jeśli Chrystus nie będzie w nas, to jak możemy chodzić w prawdzie? Czy my dzisiaj ludzi doprowadzamy do Jezusa? Gdzie my ich prowadzimy? Był taki okres w moim życiu, że prowadziłem, byłem szefem ośrodka dla ludzi uzależnionych. Ale Pan Bóg pokazał mi jedną rzecz. To nie tam dostają wolność, to ja daję wolność. I zacząłem ludzi prowadzić do Chrystusa. I ci ludzie są wolni. Nie prowadziłem ich na odwyk dla narkomanów, ale do Chrystusa. Trzeba by było porobić nowe ośrodki. Nowe ośrodki. Tych domów by za chwilę brakło. Bo by trzeba było dla złodziei zrobić odwyk. Dla cudzołożników. Dla krzywoprzysięzców. Dla kłamców. Dla tych, którzy nie potrafią miłować, przebaczyć. Zobaczcie, ile tych ośrodków porobimy. Jezus nie uczynił żadnego. Ale powiedział, przyprowadźcie ich do mnie. Powiedział takie słowa. Nie mam dzisiaj za dużo czasu, więc będę się streszczał. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. O czym ja myślę? Co rozważam? Czy codziennie rozważam Słowo Boże? Czy codziennie czytam Słowo Boże? Czy codziennie łamię się Bożym chlebem? Zobaczcie. Czym żyję? Tym światem? Na to patrzą moje oczy? A jest tych pokus bardzo dużo. Czego pragnie moje ciało? Dzisiaj największym zagrożeniem dla wierzącego Bożego dziecka nie jest diabeł. Tak jak słyszeliśmy, że ten lew ma powybijane zęby. Diabeł nie jest dla nas dzisiaj najgroźniejszy. Zastanawialiście się, moi przyjaciele, moi bracia i siostry, co jest największym zagrożeniem dla wierzącego dzisiaj? Moje ciało. To ono żąda. To ono zmusza mnie do robienia tego czy tamtego. Moje ciało. Apostoł Paweł mówi bardzo wyraźnie, że codziennie umartwiał grzech w swoim ciele. On musiał codziennie pracować nie nad wiarą, nad ciałem swoim, bo ono ciągle wymyślało. A to żona ma za krzywe nogi, a to się nie tak popatrzyła na mnie, to ciało robi. A gdzie jest miłość pierwsza? Gdzie był człowiek ślepy? Ja dzięki Bogu jestem 47 lat z moją żoną. I ciągle ją kocham. I ciągle coś odnajduję w niej nowego, co mi się podoba. Czytamy dalej tak. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Zobaczcie, jeśli będziemy postępować jako duchowi według ciała i być poddani ciału i robić to, co ono chce w moim życiu, a zobacz, aż głową wykręcę w samochodzie, bo ktoś idzie i niesie, nosi taki mini. Zobaczcie. Przychodzimy do zboru. Ja mówię przykłady. Przychodzimy do zboru. Siedzimy tam w którymś rzędzie. Przed nami są nasze kochane, ukochane siostrzyczki. Poubierane nie tak, jak powinny. Jak dźwigną ręce do góry, to wszystko widać. A ja za chwilę mam iść do przodu i zwiastować Słowo Boże. A już się dość napatrzyłem na to. Zobaczcie. Czym ciało jest atakowane?
Czym jest ciało atakowane? Mówmy sobie prawdę. My zmierzamy do życia wiecznego. Jeśli będziemy owijać w bawełnę rzeczy i mówić to, co ucho chce, to się tylko pośmiejemy, wyjdziemy i powiemy, ale było dzisiaj super. Ale niech to słowo nas dzisiaj wychłoszcze. I to tak solidnie. Niech nas wychłoszcze. A wtedy będą się działy rzeczy, co nawet nam się nie przyśniły tej nocy. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu. Nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Bóg nie ma nic wspólnego z grzechem. Bóg jest święty, Bóg jest światłością. I ci, którzy są święci, są odłączeni od grzechu. My upadamy, oczywiście. Źle pomyślimy, źle popatrzymy, coś innego posłuchamy, pośmiejmy się z kawałów masztalskich, czy tam jeszcze jakiś inny. Zobaczcie, czy mamy mieć w tym dział? Ale chcemy mówić dalej. Dlatego zamysł ciała jest wrogi. Wrogi Bogu. Nie mamy nic wspólnego z Bogiem. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. To co, mamy wyjść z ciała? Nie, czytamy dalej. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. I tu jest pytanie. Czy mam Ducha Chrystusowego? Czy mam Ducha Chrystusowego? Czy usłyszałem w swoim życiu, oto jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem? Czy mam bojaźń Bożą, która powoduje to, że uciekam od grzechu? Czy wykonuję Jego Ewangelię? Czy żyję według nauki ludzkiej, która ma pozór pobożności, ale przed Bogiem nie ma żadnego znaczenia? Zobaczcie, spójrzmy na to tak. Czy mam Ducha Chrystusowego? Szkoda, że mamy za mało czasu, bo moglibyśmy dalej ten temat poprowadzić. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak Duch jest żywy przez usprawiedliwienie. A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was. I pytanie, czy mam Ducha Bożego? Czy narodziłem się na nowo z wody i ducha? Zobaczcie, to jest jedyny nakaz zapisany w Ewangelii Janowej w 3 rozdziale. To jest jedyny nakaz, który powiedział Jezus Chrystus. Musicie się na nowo narodzić. Bracia i siostry, ci, którzy tego jeszcze nie dopełnili, jeśli chcą życie mieć wieczne, muszą to dopełnić. To jest nakaz pański. Musicie się na nowo narodzić z wody i ducha. Bo inaczej nie wyjdziemy, ani nie zobaczymy Bożego Królestwa. A Królestwo Boże jest pośród nas. I ci, którzy się na nowo nie narodzili, nie należą do Królestwa Bożego. I taka jest prawda. Tak mówi Słowo Boże. Tak mówi Ewangelia naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. I gdybym wam tego nie powiedział, a ktoś tego by nie dopełnił, to jego krew spadnie na moją głowę. A ja tego nie chcę. Dlatego chciałbym, abyśmy dzisiaj zastanowili się nad tym, czy mam Bożego Ducha, czy tylko mam wiarę, bo wiarę to i diabeł ma, i szamani też. Ale my potrzebujemy mocy Bożej. Bez nowonarodzenia nie mamy tej mocy. I pytanie, musimy się dzisiaj zastanowić nad tym, czy narodziłem się na nowo z wody i ducha? Czy wyznałem grzech i mam tylko wiarę? Ja nie czytam, żeby ci, którzy, do których przychodzili apostołowie czy słudzy Boży, mieli wiarę. Patrzymy tylko na niewiastę, często tą Greczynkę, która krwawiła, która miała krwotok, ale ona miała wiarę. Ona wierzyła, że jak się dotknie Chrystusa, chociaż końca jego szaty, to zostanie uzdrowiona. A wszyscy inni nie mieli wiary. Ja też nie miałem. Ale ci, którzy się modlili ze mną, mieli wiarę. Niech nas Pan błogosławi i pokaże nam, czy mamy z tego miejsca dzisiaj wyjść, tacy, jacy przyszliśmy, czy mamy coś ze sobą zrobić. Są tu bracia,
jest pastor. Będą się modlić. Ja wierzę, że z wiarą. Ale nie wychodźmy tacy sami, jacy przyszliśmy. Wędźmy stąd z Chrystusem. Wędźmy stąd pojednani. Amen.